Hej kochani, tu Rita z Pracowni Literackiej. Jak wiecie, na co dzień zajmuję się edukacją szeroko pojętą, bo i literacką, i taką polonistyczną, codzienną. Za mną dosłownie przed chwilą kilka rozprawek sprawdzonych i kilka arkuszy maturalnych. I stąd pomysł na filmik o czytaniu ze zrozumieniem. Nie ukrywam, że bardzo pomogły mi też Wasze zgłoszenia, Wasze prośby, które napłynęły na Instagramie i tutaj na YouTubie, więc raz jeszcze zachęcam Was do zgłaszania tego, co chcielibyście w tych filmikach zobaczyć i w ten sposób będę mogła rzeczywiście takie materiały dla Was przygotować. Informuję, o czym dzisiejszy filmik będzie. Będą to moje porady wynikające z doświadczenia w pracy z maturzystami na temat uzupełniania pierwszej części matury pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym, czyli czytania ze zrozumieniem. Jeżeli chcecie zwiększyć swoje kompetencje w tym zakresie, to zapraszam do oglądania tego filmiku. A, i jeszcze powiem Wam a propos zmienionego tła, że jestem dzisiaj u mojej siostry, u moich rodziców. Bardzo dziękuję za udostępnienie przestrzeni. Lecimy dalej, a ja jeszcze raz, Eryka, dziękuję. Pierwsza moja rada. Najpierw przeczytaj polecenia. Jeżeli macie wybitny problem z trafnym uzupełnianiem poleceń, to nie czytajcie najpierw tekstu, a później poleceń, tylko zamieńcie tę czynność, jakby zamieńcie te czynności. Najpierw polecenia, później tekst. W trakcie czytania poleceń proszę podkreślajcie w nich najważniejsze treści, podkreślajcie słowa klucze, podkreślajcie te czasowniki, które określają to, co macie zrobić, czyli na przykład uzasadnij, na przykład wymień, podaj, znajdź, po to, abyście później czytając tekst mogli szukać dokładnie tych informacji, których wymaga się od Was w pytaniach. Części osób ta strategia bardzo pomaga, części osób nie. Nie dowiecie się, dopóki nie przetestujecie. To jest moja pierwsza rada. Zachęcam do testów. Druga rada, tu będę trochę zerkać na swoje ściągi, to uważne czytanie tekstu ze zrozumieniem. Zastanówmy się, co to znaczy. Po pierwsze, tekst czytamy, i mówię o tym w większości swoich filmów, co najmniej dwa razy. Po drugie, i to jest rada pochodząca od jednego z widzów, Pawła L., z którą ja się zgadzam totalnie, patrzymy na to, jakie środki stylistyczne zostały użyte w tym tekście i staramy się je zrozumieć. Bo jeżeli, moi drodzy, nie zrozumiemy na przykład głównej metafory, która organizuje cały tekst, albo nie zwrócimy uwagi na sens porównań, które tam są zawarte, albo może nawet jakieś epitety nie są dla nas jasne, no to może zdarzyć się tak, że rozumienie całego tekstu będzie zaburzone. A co się z tym wiąże? Odpowiedzi na pytania. Dlatego zachęcam Was do namysłu nad tymi fragmentami tekstu w trakcie czytania czy po czytaniu, nad powróceniem do tych fragmentów, które Was szczególnie napawają przerażeniem. Kolejna rzecz, którą proszę Was zróbcie, to zwróćcie uwagę na tytuł, autora oraz przypisy znalezione pod tekstem. Z jednej strony może się tam Wam wydawać ta rada bardzo prostą, ale z drugiej nie uwierzycie, jak często w testach, które sprawdzam, przekręcone jest na przykład nazwisko autora tekstu, na którym się pracuje, w tym zadaniu ze streszczeniem. Szalenie często się to zdarza. Więc ja Was bardzo proszę o to, żebyście uważnie przeczytali nazwisko, żeby nie tracić, no nie wiem, punktów albo no nie wypisywać takich rzeczy po prostu w streszczeniu, gdzie mylimy nazwisko autora, no bo to, umówmy się, jest bardzo łatwo, można tego uniknąć. Jeśli chodzi zaś o przypisy, to one szalenie często zawierają ważne wskazówki do odczytania treści utworów. I jeżeli zajrzycie do przypisów, zobaczycie, co tam macie, jest większa szansa na to, że tekst będzie przez Was lepiej i pełniej zrozumiany. To samo z tytułem tekstu. Ten tytuł tekstu czasami nam bardzo pomaga, czasami jest prosty, bo informuje o treści tekstu, czasami coś wnosi. To są takie elementy w tekście, na które warto zwrócić uwagę. I jeszcze jedna rzecz związana z tym wnikliwym czytaniem tekstu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że może nie dla wszystkich. Zróbcie sobie streszczenie w brudnopisie. Albo też pozaznaczajcie najważniejsze kwestie, Waszym zdaniem, w trakcie czytania. Po co to robić?
po to, ażebyście wiedzieli, jakie elementy tekstu były dla Was najwyrazistsze, najważniejsze w trakcie pracy z nim. Dzięki temu łatwiej napiszecie streszczenie później i też pełniej, spokojniej odpowiecie na te polecenia, które znajdziecie pod tekstem. Więc kiedy mówimy o uważnym przeczytaniu tekstu, to kryje się tutaj tych kilka komponentów. Jeśli się nie mylę, to były 4 sprawy, ale już nie chodzi o to, ile tych moich wskazówek było, natomiast zwróćcie uwagę na to, co wymieniłam, bo może naprawdę któryś z tych elementów pomóc Wam w trakcie pracy. Kolejna sprawa to udzielanie odpowiedzi na całe polecenie, a nie na jego część. Jeżeli w poleceniu prosi się Was o odpowiedź na jakieś pytanie, a później o uzasadnienie tej odpowiedzi i to zadanie ma jeden punkt, no to musicie wykonać te 2 elementy, ażeby ten punkt uzyskać. Jeżeli tego nie zrobicie, nie otrzymacie pełnej punktacji za zadanie, i po prostu to będzie równoznaczne z tym, jakby równoznaczne z zerem i równie dobrze moglibyście po prostu tego zadania nie wykonywać. Nie liczcie na to, że jeżeli właśnie polecenie jest dwuetapowe i macie na przykład jeden punkt do zdobycia, to dostaniecie pół punktu, no bo jak wszyscy wiemy, to jest niemożliwe. Dostajemy albo 0, albo 1. Także zwróćcie uwagę, bardzo Was proszę, na budowę polecenia i na przykład właśnie zaznaczcie, wypiszcie sobie te słowa, które mówią o tym, co macie zrobić. Bo na przykład powinniście swoją odpowiedź uzasadnić. Bez uzasadnienia ona nie będzie ważna. To, o czym często zapominamy, to, moi kochani, udzielanie odpowiedzi na pytania w sposób poprawny. To znaczy, często jest tak, że kiedy szukacie konkretnej odpowiedzi, konkretnego pomysłu, wpadacie tylko na pomysł. To znaczy wiecie, co tam powinno być, wiecie, co chcielibyście tam zawrzeć. Natomiast już ta forma, czyli sama odpowiedź, bardzo często jest napisana w sposób pozostawiający wiele do życzenia. Niejasna, bez podmiotu, albo z nietrafnym orzeczeniem, albo coś tam się dzieje w tym zdaniu takiego, że ono najzwyczajniej w świecie jest niezrozumiałe. Bardzo często sprawdzam takie zdania, w których widzę i rozumiem i czuję, co uczeń chciał przekazać. Zresztą jak spędzam z danym człowiekiem kolejne miesiące, to już go znam, więc wiem, o co mu chodziło. Ale równocześnie od strony polonistycznej widzę, że to zdanie jest tak niepoprawne, że jeżeli ktoś jest egzaminatorem i nie zna tej osoby, to czasami nawet nie jest w stanie wpaść na to, co ta osoba chciała tam zawrzeć. Więc pamiętajcie, że czytanie ze zrozumieniem, ta część egzaminu, jakby nie ocenia paradoksalnie tego, czy Wy ten tekst rozumiecie, tylko ocenia to, w jaki sposób uzupełniacie ten fragment egzaminu, czyli Wasze odpowiedzi. Wy możecie wiedzieć, o co tam chodzi, ale jeżeli źle to ujmiecie w odpowiedzi, no to niestety punktu nie otrzymacie. I taka wskazówka z mojej strony, jeżeli macie mało miejsca na udzielanie odpowiedzi, dosłownie 2 wykropkowane linijki, zapiszcie to sobie w notatkach z tyłu w brudnopisie. Zapiszcie sobie to jedno zdanie i jeżeli w Waszym rozumieniu ono Wam wyszło już za pierwszym razem, jest jasne, ma podmiot, orzeczenie, dopełnienie, bo to jest najprostsza budowa, czyli tekst na przykład mówi o, czyli tekst, podmiot, mówi o, orzeczenie, czymś tam, dopełnienie. Jeżeli to zdanie jest w jasny sposób zbudowane, no to świetnie, to macie dobrą odpowiedź, wystarczy ją szybko przepisać i problem z głowy. Natomiast jeżeli jesteście takim typem, który dużo skreśla, z wielu rzeczy się wycofuje, zastanawia się, co zrobić dalej, jak inaczej to spisać, to naprawdę napiszcie to sobie na brudno i wtedy, jak będziecie przepisywać, Wasz arkusz będzie bardziej czytelny, nie będzie tylu błędów i skreśleń. Bo jak mówiłam na początku tej rady, ważne jest to, co egzaminator znajdzie w tekście, a nie to, czy Wy w środku, przed samym sobą ten tekst rozumiecie. No bo czajmy, prawda? Czajmy, no nie o to chodzi. Chodzi o to, jak tę odpowiedź napiszeć. Kolejna sprawa. Nie cytuj, dopóki Cię o to nie poproszą. Nie wiem, czy zwracacie uwagę na
te zalecenia, które są na samej górze arkusza egzaminacyjnego na poziomie podstawowym, postaram się Wam je tutaj przytoczyć. Te zalecenia dotyczą, moi drodzy, tego, aby opierać się w trakcie wypełniania tego arkusza wyłącznie na treści tekstu. I to, że Wy coś wiecie spoza tego tekstu, nie może wpływać na to, jak rozwiązujecie zadania. Trzymacie się wyłącznie tekstu, natomiast nie cytujecie go. Po prostu nie cytujecie go. Jeden z moich uczniów się boleśnie o tym przekonał, wprawdzie nie na maturze tej już prawdziwej, dziękować Bogu, tylko na takich zwykłych ćwiczeniach, gdzie uzupełnił cały arkusz w szkole właściwie cytatami. No i oczywiście wynik był niezadowalający, bo nauczycielka zgodnie z zasadami oceniania maturalnego musiała te wszystkie cytaty skreślić. Po prostu. Więc nie ma co ryzykować, nie cytujecie i nie dopisujecie wiedzy, nie dopisujecie treści do tego, czego w tekście nie ma. Kochani, a teraz zastanowimy się, jak ćwiczyć rozwiązywanie tej części egzaminu związanej z czytaniem ze zrozumieniem. I pozwólcie, że ja tutaj odczytam co nieco z telefonu mojej siostry, która nie wie, że właśnie z niego korzystam, nieważne. W każdym razie zanotowałam sobie tutaj kilka spraw. Oczywiście wykonujemy arkusze maturalne ze strony CKE w pierwszej kolejności, z repetytoriów, jakie macie, z zadań, które są dostępne w internecie. Możecie także korzystać z arkuszy czytania ze zrozumieniem dla starej matury. Budowa zadań tam jest nieco inna, natomiast sama procedura myślenia i szukania w tekście, czyli te podstawy, te fundamenty dobrego wykonywania czytania ze zrozumieniem, możecie ćwiczyć także na tych arkuszach. Więc łącznie już teraz podałam Wam źródło co najmniej, nie wiem, 10-15 może bezpłatnych arkuszy wraz z kluczami odpowiedzi, które macie dostępne na wyciągnięcie ręki, na tylko wpisanie linków, które de facto podam Wam pod filmem, więc w ten sposób możecie ćwiczyć. Kolejna sprawa, to pamiętam nawet bez wielkiego zerkania, to jeżeli macie wyjątkowy problem z tym czytaniem ze zrozumieniem, to jest zaznaczanie tych fragmentów pytań, które właśnie mówią o tym, co macie zrobić. To jest trochę powtórzenie tego, co mówiłam wyżej, no ale to jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, na którą proszę zwróćcie uwagę, to robienie tego testu za jednym zamachem, przy trybie samolotowym w telefonie, przy zamkniętych drzwiach, przy poinstruowanej rodzinie, że ma nie wchodzić, bo wy się uczycie. I tylko wtedy zobaczycie, jak Wam to naprawdę idzie. Mnóstwo moich uczniów, nie wiem, czy Wy też tak macie, rozwiązuje te czytania ze zrozumieniem, wiecie, między jakąś kawką, Netflixem, YouTube'em, wyjściem, powrotem, po trzy zdania. No nie, bo to sprawia, że Wy nie wiecie, ile czasu tak właściwie potrzebujecie na to, żeby wykonać taki arkusz. Jak Wam to poszłoby za jednym zamachem? Czy umiecie się skupić? Czy musicie bardzo nad skupieniem pracować? A jak wiemy, nad skupieniem pracuje się trudno, więc przez długi też czas. Także jeżeli teraz ustalicie w grudniu, że macie wielki problem ze skupieniem się na tekście za jednym zamachem, to jest jeszcze kilka miesięcy, żeby tę umiejętność ćwiczyć. A jeżeli Wy się teraz rozpraszacie jakimiś małymi sprawami, robicie po 3-4 zadania, robicie to w częściach, to tak naprawdę nie wiecie, ile Wam to czasu zajmuje i macie problem z odpowiedzią na te podstawowe kwestie. Czyż nie? Chyba tak. Nie poddawaj się za szybko, oczywista sprawa, i nie biegnij do rozwiązań i kluczy, które są często podane w repetytoriach i są też podane na stronie CKE. Jeżeli za szybko sprawdzicie, no to rzecz jasna, nie dacie sobie szansy na taką właściwą refleksję, namysł i nad sprawdzeniem tego, na jakim poziomie rzeczywiście jesteście. I jeżeli mówimy o tym poziomie, spisujcie sobie gdzieś, ile punktów za to czytanie ze zrozumieniem dostajecie. Ile Wam punktów wychodzi z tego sprawdzania czytania ze zrozumieniem z kluczem? Albo z tych prac, które robicie na korepetycjach, albo które robicie w repetytoriach, albo w szkole. Monitorujcie to, bo to, co widzę, i to jest taka pułapka, to często właśnie uczniowie mówią, czytanie ze zrozumieniem, luzik, luzik, jest dobrze to idzie. To nie jest czytanie ze zrozumieniem podstawówkowe. Jeżeli polski nie jest Waszym ulubionym przedmiotem i mocną stroną, czasami szybko dość się okazuje, że wcale nie wykonujecie go, nie wiem, na 15 na 20 punktów albo na 12 na 20 punktów, co jest jakby dla Was oczywiste, że na tyle wykonacie, tylko pojawiają się jakieś wyniki 8, 9 punktów, no i wszyscy są niezadowoleni. Więc spisujcie sobie, ile tak naprawdę dostaliście, bo pamięć bywa ulotna i po jakimś czasie się Wam wydaje, że czasami się Wam wydaje,
że było lepiej niż było. Czasami się też wydaje, że było gorzej, no ale rozumiecie, co chcę powiedzieć. Po prostu monitorujcie to, spisujcie to, żebyście faktycznie wiedzieli, jaka jest Wasza średnia. Ile tak naprawdę Wam tych punktów wyszło. Może jeszcze tylko dodam, że sprawdzajcie sobie te czytania ze zrozumieniem, zgodnie z kluczem i rzeczywiście zgodnie z tym, co tam napisano. Bo często, jak się właśnie widzi te zadania fałsz prawda albo te za jeden punkt, to człowiek ma taką wewnętrzną potrzebę, że ojejku, no zaliczmy, no wahałem się albo wahałam prawie dobrze. To nie jest prawie dobrze. Egzaminator nie będzie wykonywał takich czynności nad Waszą pracą. On po prostu spojrzy, albo jest dobrze, albo jest źle. Albo polecenie jest w pełni zrealizowane, albo nie. Albo macie dwa razy poprawne, prawda, fałsz, albo nie macie. That's life. Dobra, dobrnęliśmy do końca dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że znaleźliście chociaż pół rady, która Wam się przyda. Jeżeli macie jakieś pytania do tego filmu, piszcie pod spodem, piszcie na Instagramie, zamawiajcie filmiki, jak już wspominałam, i subskrybujcie kanał, bo będę pracować nad kolejnymi materiałami dla Was. Mam nadzieję, że dzięki tym materiałom to Wasze przygotowanie do matury będzie po prostu choć troszkę przyjemniejsze. To wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję Eryce i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!